Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Elżbieta Łacina i w imieniu Fundacji Dbam o Zdrowie oraz współorganizatorów tego spotkania firmy Penion i firmy DOS. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i ten wieczór możemy spędzić dzisiaj wspólnie. Jest to już nasze 9 spotkanie. Od 9 lat spotykamy się z Państwem, aby zaprezentować działania naszej fundacji, pokazać, co zrobiliśmy, ale też spotkać się z Państwem, wymienić doświadczenia. Jesteśmy zawsze otwarci na wszelkie uwagi. Wszystkie działania, które robimy od 2 lat, kierujemy w kierunku osób z tak zwanym srebrnym wieku. Spełniamy dzięki temu naszą misję, pomagamy seniorom cieszyć się życiem. Chcemy, aby byli oni najdłużej zdrowi, cieszyli się życiem, stąd organizujemy różnego rodzaju konferencje zdrowotne, ale także koncerty. W myśl też hasła, że jest to pewna forma muzykoterapii. Przez te 2 lata, co miesiąc, organizujemy właśnie koncerty dla seniorów i chcielibyśmy, abyście Państwo dzisiaj też byli uczestnikami i zobaczyli, jak te koncerty wyglądają, cieszyli się dzisiaj z nami muzyką. Dlaczego muzyka? Może powiem jak Goethe, który mówił, że gdzie słyszy śpiew, tam śmiało wstąp, tam dobre serca mają, bo ludzie źli, ach, wieście mi, ci nigdy nie śpiewają. Dzisiaj są z nami wspaniali artyści, którzy przez cały rok i ten i ubiegły koncertują, spotykają się z seniorami, a jednocześnie każdy z artystów podarował nam swój utwór. Wydaliśmy 2 już płytę, którą każdy z Państwa otrzyma, a tę płytę zawsze dajemy pod koniec roku naszym gościom, seniorom, którzy uczestniczą w tych koncertach. Ten rok jest rokiem Moniuszki, w związku z czym nie może zabraknąć dzisiaj Moniuszki w roli głównej. Zaczniemy ten koncert właśnie od Moniuszki, od Arii z Courantem. Oh,
Dziękuję.